Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ten ponury, szary dzień, żeby sobie rozjaśnić trochę jakimś takim pozytywnym światłem ten dzień, nastawić się bardzo pozytywnie. No, nie ma nic lepszego jak bajka. A dzisiaj będzie bajka o księżniczce na ziarnku grochu. Zapraszam Państwa do krainy słodyczy. Tak jak tu widać po dekoracji pełnej cukierków, będziemy znajdować się w krainie Czekolandii. To my, Friko i Koko, zapraszamy Was dzisiaj do Królestwa Czekolandii. Oj, na pewno słodko się żyje w takiej krainie, prawda? No właśnie, a rodzina królewska to król Baton i królowa Bomboniera. Jest jeszcze książę Karmelek i mała księżniczka Nutelka. Zajrzyjmy do królewskiego pałacu. Zapraszamy! Ogłasza się wszystkim poddanym, że miłościwie nam panujący król Czekolandii, Baton I, zaprosił króla Krakersa, władcę królestwa herbatników, z królową Szarlotką wraz z ich córką, księżniczką Landrynką, na uroczystą kolację w królewskim pałacu. Gdyby życie było, co gdyby było, każdy by się temu jakby trochę dziwił. Słodkie dni i krzyk najsłodszy każdy moment, słodkie noce i najsłodsze każde słowo. Gdyby życie było, co gdyby było, to każdemu słodkie rzeczy by się śniły. Obudzenia z czekolady, z pomidorkami, nadziewamy najsłodszymi marzeniami. Posłuchaj mnie uważnie, moja żona Bomboniero. Zaprosiłem na dzisiejszy podwieczorek naszych sąsiadów z Królestwa Herbatników. Aha, króla Krakersa i królową Szarlotkę. Tak jest, ale najważniejsza jest ich córka, księżniczka Landrynka. Tak się cieszę, Batonie. Tak dawno nie było u nas gości. Ta ich córka to świetna kandydatka na żonę naszego syna, księcia Karmelka. Prawda, że to miła i ładna panienka. Ale mówiła mi hrabina Tortownicka, że podobno księżniczka Landrynka ma już narzeczonego. I wesela, tylko patrzeć. Kto by tam słuchał tej starej tortownicy? Przyjdą, porozmawiamy i wszystko się wyjaśni. Przecież nasz syn musi się wreszcie ożenić. Tak bardzo bym chciała, żeby dostał dobrą żonę. Dobrą? Jego żoną musi być księżniczka. Prawdziwa księżniczka, rozumiesz? Ależ rozumiem, rozumiem. Nie musisz tak krzyczeć. Książę! Karmelek! Księżniczko! Nutelka! Gdzie oni się podziewają? Karmelek znowu pewnie bawi się z tą pralinką. Przecież to taka miła dziewczynka. Mówiła mi hrabina Gofrownicka, że podobno... Nie słuchaj tej starej gofrownicy! Jego żoną musi być księżniczka i to prawdziwa. Książę Karmelek i księżniczka Nutelka! Wołałeś mnie, ojcze? Mój synu, jesteś księciem. Za chwilę przybędą tu z Królestwa Herbatników król i królowa z księżniczką Landrynką. Życzymy sobie, abyś się dobrze zaprezentował. Postaram się. To bardzo dobrze. Oho, chyba już są.
Władca Królestwa Herbatników, król Kraker. Witam. Serdecznie witamy. Ależ u was pachnie tą czekoladą i czymś jeszcze. Wanilią. Tak, zgadzam się, ale jeszcze czymś. Cynamonem. Tak, to cynamon. Bardzo przyjemnie. A co to? Sam jesteś krakersie? A, ledwie się orwałem z pałacu. Mówię do mojej żony. Szarlotko, muszę pojechać do Czekolandii, bo przecież obiecałem. Ale dlaczego Szarlotka z Landrynką nie przyjechały? Tak się cieszyłam na to spotkanie. Muszę was serdecznie przeprosić, ale właśnie narzeczony Landrynki przyjechał, bo niedługo wesele. Szkoda, bo widzisz, krakersie, moim marzeniem było, żeby kiedyś połączyć oba nasze królestwa, gdyby nasz Karmelek ożenił się z waszą Landrynką. A tak, to już za późno. Na nic nie jest za późno, mój drogi Batonie. Jak to? Przecież jeszcze jest wasza mała Nutelka i nasz mały Ptyś. Prawda, toś nas, krakersie, pocieszył. A ty, Karmelku, dokąd? Do Pralinki. Co się nawąchał, to się nawąchał. Ale u niego w królestwie też bardzo przyjemnie pachnie. Pieczonymi herbatnikami. A ta księżniczka Landrynka zostanie żoną księcia Pretelka z Królestwa Pierników. W tym królestwie panuje król Drops i królowa Beza. Co to będzie, gdy królestwo herbatników połączy się z królestwem pierników? Właśnie, no ale co z tym księciem Karmelkiem? Karmelek najbardziej lubi przebywać w towarzystwie Pralinki. Pralinka mieszka w małym domku ze swoją nianią Delicją. Mówią, że... Cicho, ktoś idzie, zwykajmy. Jestem pewny, że ktoś się znajdzie sobie miłą żonę. Z pewnością. Właśnie dałem ogłoszenie, że zapraszamy wszystkie księżniczki. Podkreślam, prawdziwe księżniczki do naszego pałacu. Może któraś wypadnie nam do gustu. A po czym rozpoznasz, że jest prawdziwa? Moja żona ma taki pomysł, żeby każdą kandydatkę zaprosić na nocleg. Na spód łóżka położy się ziarnko grochu. Wspaniałe, sprytne, wrażliwa osoba oka nie zmruży. Ogłasza się wszystkim poddanym, że miłościwie nam panujący król Czekolandii, Baton I, wraz z żoną, królową Bombonierą, zapraszają do królewskiego pałacu wszystkie księżniczki z całej okolicy na najbliższą sobotę. Nocleg zapewniony. Książę Karmelek wybierze sobie jedną z księżniczek za żonę. Trochę, Karmelku. Bardzo chciałbym, ale nie mogę. Tu jest tak przyjemnie i miło, ale ja muszę już iść. Dzisiaj mają do nas przybyć księżniczki. Jedna z nich ma zostać moją żoną. Dlaczego twoją żoną musi być koniecznie księżniczka? Mój ojciec nie chce ustąpić. Jestem księciem. Muszę być posłuszny rodzicom. Nie
Nie martw się, Karmelku. Może się wszystko jakoś pomyślnie zakończy. Mam nadzieję. To do zobaczenia, pralinko. Do zobaczenia, Nianiu Delicjo. Do zobaczenia. Nie śpisz, Nianiu? Nie śpię, moje dziecko. Słyszałam twoją rozmowę z księciem. Powinnaś udać się do pałacu. Ja? Do pałacu? Po co, Nianiu Delicjo? Jako kandydatka na żonę księcia Karmelka. Ale przecież król Baton życzy sobie, by to prawdziwa księżniczka, a jestem prostą, ubogą dziewczyną. Na ten czas, pralinko, abym ujawniła przed tobą pewną ważną tajemnicę. Jaką tajemnicę, Nianiu? Ty jesteś, pralinko, księżniczką. Pochodzisz z królestwa cukierków, jesteś córką króla Wafla i królowej Kanoldy. A gdzie oni teraz są? To jest skomplikowana sprawa, niedługo wszystko ci objaśnię, a na razie udaj się do pałacu. Dobrze, idę, ale się Karmelek ucieszy. Opowiadali, że w Królestwie Cukierków coś dziwnego się stało. Ale Koko, to jest temat na inną bajkę. Musimy się teraz skupić na tych kandydatkach, na żonę Karmelka. Ty słyszysz, Fliko? Zobacz, co się tam dzieje. Do pokojówki leżą kołdry, poduszki i materace. To przygotowałem most tych dla tych księżniczek. To będą bardzo mięciutkie i wygodne posłania. Na to wygląda. Ciekawe, ile zgłosi się tych kandydatek. Właśnie, ciekawe ile. Ty, patrz, idą jakieś. Czy to tutaj jest ta Tekolandia? Tutaj, szanowna pani. No, szanowna. A panie pewnie idą do królewskiego pałacu. A ja widzę. Moja córecka Marmelada zostanie, jest księżniczką. To w takim razie pani musi być królową. No. Cicho, mamo, tak śmiesznie mówisz, a dzieci się śmieją. Śmiesznie mówię, bo zęby mam zepsute. Zepsute? Od czego? Od tego, a od czego psują się zęby? Słodyczy. No pewnie to od słodyczy, a ja tak słodycę uwielbiam. To prawda. No, rusz się, bo jeszcze się spóźnimy. Ale mamo, przecież ja mam narzeczonego miętuska. A ja już ci zaraz dam miętuska, nie masz być księżniczką. Czy to aby na pewno jest księżniczka? Mnie się też tak wydaje, że to jakieś oszustki. Królowa Sacharyna i księżniczka Marmelada. Ano, zobaczymy. Wszystko się jakoś wyjaśni i ułoży. Przez jedno maleńkie ziarenko grochu. Księżniczek przybędzie. Ależ, drogi mężu, tu chyba nie chodzi o ilość, tylko o jakość tych kandydatek. Oczywiście, oczywiście. A ty, Karmelku, coś taki markotny. Zamiast się cieszyć, to siedzisz jak struty. Nie, ojcze, też jestem ciekawy tych księżniczek. Ja też jestem ciekawa. Oho, chyba już są. Księżniczka Eklera. Prosimy. Prosimy. Witam, Wasze Królewskości. Jestem księżniczka Eklera, herbu Galareta. Bardzo nam przyjemnie. A z jakiego królestwa pochodzisz, księżniczko? Z tego, z Naleśnikowa. Królestwo Naleśników. Pierwsze słyszę. Gdzie to jest? To daleko, bardzo daleko. Wobec tego proszę spocząć. Księżniczka Drożetta. Prosimy.
Jak ci na imię, księżniczko? Jestem księżniczka Dżarzetta, herbu Powidło. A z którego królestwa? Przyjechałam z Ciastkowa. Ciastkowo? Ciastkowo. Nie kojarzę. Ja też pierwsze słyszę. Oto daleko, za górami, za lasami, daleko. Prosimy spocząć. Księżniczka Marmelada z matką. Prosimy. Witamy szanownie jego ich królewskich mościu. Proszę się nam przedstawić. Jam jest Sacharyna, herbudzem, a to jest moja córecka, księżniczka Marmelada. Skąd panie przybywają? Przyjechałyśmy z Plackowa. Nie znam takiej krainy. A, bo proszę króla, to daleko. Bardzo, bardzo daleko. Panie raczą spocząć. Księżniczka Pralinka. Prosimy. O, witaj, Pralinko. Witaj. Witam, wasze królewskie moście. Ty tutaj, Pralinko? Wasza wysokość pozwoli, że się przedstawię. Jestem Pralinka, córka króla Wafla i królowej Kanoldy, władców Królestwa Cukierku. O, Królestwo Cukierku? Słyszałam taką ciekawą opowieść o tym królestwie. Dobrze, dobrze, na opowieści jeszcze będzie czas. A tymczasem... Tak się cieszę, Pralinko! Ja też się cieszę. Wiedziałam, że się cieszycie. Moi drodzy, teraz przyszła pora na zabawę. Później będzie kolacja. A potem wszyscy udamy się na spoczynek. Zapraszamy, spotkamy się rano. To jest wszystko jasne. Dla mnie chyba też. Ale nic nie mówimy. Tak jest, widownia też już swoje wie i się domyśla, prawda? Właśnie. O, coś słychać, chyba już wstali. To idziemy. Księżniczka
się spało, Eklero? Cudownie. A dlaczego kulejesz? Co się stało? A, bo tyle tych materaców, że musiałam wchodzić do łóżka po drabinie. A teraz z niej spadłam. Ojej, proszę spocząć. Księżniczka Drażetta. Jak się spało, Drażetto? Bardzo dobrze mi się spało. Wyspałam się za wszystkie czasy. To świetnie. Proszę usiąść. Księżniczka Marmelada z matką. Jak się spało, Marmelado? Całą noc oka nie zmrużyłam. Co? Bo mama tak głośno chrapała całą noc, że oka nie zmrużyłam. Co? Ja chrapałam całą noc? Co ty gadasz, dziewczyno? Oka nie zmrużyłaś? Co? Ale prawda, mamo. Panie, raczą spocząć. Księżniczka Pralinka. Jak ci się spało, Pralinko? Nie bardzo. Chyba coś musiało być w pościeli, bo całe ciało mam pośniaczone. Oto prawdziwa księżniczka. Co? Ale przecież to oszustka! To oszustka, prawda? Nie. To wy jesteście oszustkami. Oto ziarnko grochu. Miałaś rację, królowo Bomboniero, że tylko prawdziwa księżniczka poczuje takie mało ziarnko. Pralinko, czy chcesz karmelka za męża? Oczywiście, jestem bardzo szczęśliwa. Ja również! Ogłasza się wszystkim poddanym, że książę Karmelek wybrał kandydatkę na żonę. Jest nią księżniczka Pralinka z Królestwa Cukierków, córka króla Wafla i królowej Kanoldy. Pozostałe kandydatki okazały się oszustkami, za co zostaną surowo ukarane. Niech żyją państwo młodzi! Pozwólcie, że przedstawię naszych młodych artystów. Friko i Koko, czyli Adaś Smoliński i Janek Pasterna. Herold Króla Jegomości to Michał Szczotka. Królowa Ola Strzelecka. Król Bakon Wojtek Marszał. Król Krakers Arek Kościelny. Prainka i Karmelek, rodzeństwo Faustynka i Tymoteusz Kruszyk. Najmłodsza nasza artystka, księżniczka Nutelka, czyli Hania Krzyk. Kamerdyner, co się nazapowiadał dzisiaj, Stasiu Marszał. Niby księżniczki,
Drażetta, Agata Kuś, Eklera, Julia Juzy. Między nimi jest Niania Delicja, czyli Julia Klepacz, Księżniczka Marmelada z matką Sacharyną, to jest Magda Musiał i Wiktoria Nosuch. Czy ja kogoś pominęłam? Nie, bardzo dobrze. Słuchajcie, tyle na dziś. Na grudnia zapraszamy Was na Królewnę Śnieżkę. Czyli krasnoludków będziemy mieli w drut. Dziękujemy i do zobaczenia.